Hej, cześć, siemano, witam was serdecznie w takim materiale z, można powiedzieć, końcówki sezonu drugiego. Sezon trzeci rozpocznie się za 9 dni, czyli no tak plus minus to będzie 11-12 kwietnia. Dzisiaj, kiedy to nagrywam, jest 2 kwietnia, godzina w tej chwili 15:27. Wczoraj, czyli 1 kwietnia, razem z tutaj z użytkownikiem, z moim dobrym znajomym, wręcz przyjacielem kanału, czyli Makler Games, udało się wbić broń zarówno do walki wręcz, jak i wyrzutnie na poziom 11 przeze mnie, czyli taki poziom, na którym mogę sobie wbijać kamuflaże po prostu. Co prawda tutaj też Tempus Torrent wskoczył na poziom 2 z 18, ale że tak powiem, on również, on będzie tak naprawdę nabijany w sezonie numer 3. I pokażę wam, co wbiłem na konkretny poziom. Między innymi tarcza balistyczna. Może tutaj wezmę nie to. No tutaj. W sumie to jest Lachman 762. Ale mogę sobie go bez problemu wymienić. Proszę bardzo, tutaj tarcza balistyczna, poziom 12 na 15. Żeby robić kamuflaż, no to muszę teraz tak naprawdę zabić 40 wrogów i mam kamuflaż miejska zebra odblokowany. Nie, powiem wam szczerze, że jeśli kamuflaż złoto, platyna, wieloatomowy i Orion na tarczy balistycznej zbytnio po prostu nie interesuje, ale no, żeby było tak naprawdę tylko te, nazwijmy to, podstawowe kamuflaże chcę odblokować, czyli na tarczy balistycznej jest to kamuflaż miejska zebra, a tutaj na wyrzutniach pila 14 na 15, jest tutaj zgniłe liście, czyli muszę dokładnie zabić 40 wrogów. Pytanie, czy serię zabójstw, czy też serię punktów się liczą, czyli BSP, kontr BSP, jakieś, nie wiem, odrzutowce, tego typu rzeczy. Nie wiem, prawdopodobnie, kiedy wy oglądacie ten materiał, jest chwilę po starcie sezonu trzeciego. To też możecie dać znać. Chociaż tutaj widzę, że no, na platynę to jest akurat bardzo łatwe zadanie, z tego co widzę. Tak więc, no tutaj zgniłe liście, dalej wyrzutnia Strela P, poziom 13 na 15, kamuflaż, zabić 40 wrogów, głęboka dżungla, również chcę odblokować. Dalej mamy Jokr, poziom 13 na 15, tam brakuje mi kilku PD i mam 14. Kamuflaż błękitna bójka, 40 wrogów zabić i swoją drogą, no muszę wam powiedzieć, że, o Jezu, co ja naklikałem, kurwa. Muszę powiedzieć, że akurat wyrzutnia wygląda bardzo ładnie. Znaczy się, to jest wyrzutnia, o. Wyrzutnia to po lewej to jest ten cały system kierowania ogniem, tak byśmy to, tak bym to nazwał, natomiast po prawej mamy rurę i w tej rurze znajduje się pocisk. No. I na końcu, jeśli chodzi o wyrzutnię, jest RPG-7, poziom 12 z 15, kamuflaż cyfrowy tropikalny i zabić 40 wrogów. I broń do walki wręcz, tutaj nóż bojowy. Za 50 wrogów mam kamuflaż szkarłatny. Powiem wam szczerze, akurat naprawdę bardzo zajebiście to wygląda, muszę przyznać. Oraz podwójne kodachy, również 11 na 15.
I tutaj kamuflaż godzina szczytu i 50 wrogów. Awansuj podwójne kodachy do poziomu 14. O ja pierdo, ej, żarty sobie robicie. Czyli co, nóż bojowy to ja muszę wbić na... A nie, nóż bojowy na 11, ale podwójne kodachi to jest na poziom 14, o Jezu. No trudno, no to można powiedzieć, że nie mam wszystkiego wbitego, ale... no cóż, zawsze mogę odpalić sobie DMZ-a. Tutaj mogę to usunąć, znaczy się mogę sobie zniszczyć, ale no kurwa, no nie chcę tego niszczyć, no. No w sumie tutaj kontrabandę to ja mam od chuja, aleluja, aleluja, mam kontrabandę od chuja. Że tak powiem. Mogę sobie zamienić. Tutaj poproszę, o Jezu, przeklikać się teraz przez to, kurde mol. Broń do walki wręcz, poproszę, podwójne kodachi, wyposaż, proszę. No, broń do walki wręcz jest, podwójne kodachi, mam, kurwa, tego też nie mogę schować. Dlaczego? No, kurwa, moi drodzy, ponieważ mam kluczy, aleluja, aleluja, kluczy mam od chuja. Tak więc... No, czy ja kiedyś się zużyję? Chuj, nie wiem. Czy uda mi się? No chuj. Może się uda kiedyś, kurwa. No, tak więc prawdopodobnie... A, podwójne PDS, to prawdopodobnie sobie będę biegał, latał, napierdalał. Tak więc, no. Moi drodzy, to by było na tyle, jeśli chodzi o Call of Duty Modern Warfare 2 2022. I cóż, do zobaczenia i do usłyszenia w kolejnym materiale na kanale. Trzymajcie się, pa pa!